Cześć wszystkim, witam się z Wami nie z innego miejsca, jak z nowego starego domu. Jak widzicie lub nie widzicie, pogoda się znowu skopała, więc wracamy do środka. A dla tych, którzy są tutaj pierwszy raz, może parę słów o tym, co my tu robimy, bo z mężem i teraz z pomocą też rodziców remontujemy dom z lat 30. dla naszej 5-osobowej rodziny. Także zapraszam Was serdecznie do środka. Jak wiecie z ostatnich odcinków, rozpoczęłam moją przygodę ze szpachlowaniem i spoinowaniem płyt gipsowych. Norbert stwierdził, że on nie może na to patrzeć, bo idzie mi to jak krew z nosa. Jest taka, no jest to prawda, bo uciekałam od tego jak mogłam i fugowałam w piwnicy kamień, więc stwierdził, że no trzeba zamykać pewne tematy, więc dzisiaj będziemy pracować razem na poddaszu, żeby to już skończyć. Bo jest plan taki, żeby na pierwszy rzut poszło poddasze, ono było skończone i po kolei, wiecie, sukcesywnie kolejne pomieszczenia kończyć, bo to ile może to wszystko trwać, a że no, przez pogodę nie możemy robić na zewnątrz, no to chcemy docisnąć trochę i przycisnąć, jeżeli chodzi o pracę w środku. Także no, lecimy. Niestety, jak na razie udało nam się dość skutecznie zeszpecić nasz dom. Znaczy, wygląda on strasznie okropnie. Są niby wymienione okna, ale przez to, że są folie jeszcze nie zdarte, to nie wygląda. To do tego dookoła na podwórku jest Armagedon. Ale wiecie, to jest przejściowe. I tak jak Wam mówiłam kiedyś, na samiusieńkim początku musi być gorzej, a jest dużo, dużo gorzej, żeby w końcu mogło być lepiej. No bo robimy wszystko do porządku i porządnie, żeby wszystko było tak jak trzeba. Tutaj już widzicie odkryty fundament. On będzie zaizolowany, zakopany, będzie deszczówka puszczona, która będzie się schodziła tam do studzienek i do zbiornika, który jest o tam. No a elewacja no, musi trochę poczekać. Generalnie to nie jest najlepszy moment na remontowanie, budowanie, bo ceny po prostu jakby oszalały i z tygodnia na tydzień jest coraz drożej. I to już naprawdę, nawet już ręce opadają, bo to ani śmieszne, ani w ogóle racjonalne. Nie wiem z czego to wynika, ale wszystko poszło w górę, wszyściutko. Z oknami też jest problem, bo my etapowaliśmy nasze prace, jeszcze nam zostało parę okien do zrobienia, no i słyszałam ostatnio, że jest mega problem z okleinami na okna i profile są ciężko dostępne i ten czas się wydłuża, co nas już aż tak bardzo nie boli, bo już większość mamy zrobione, ale jeszcze nie wszystko, więc też nie jest fajne. No ale cóż, życie. Tu widzicie jeźdźca bez głowy, który montuje nam podwieszony sufit. Ma głowę? Ma głowę. Także, tak jak Wam mówiłam, te części komunikacyjne są obniżane ze względu na naszą rekuperację, która, o widzicie sobie, tutaj wesoło biegnie i tam chodzi do Julki. O, a to jest mój Cerber, który mnie się będzie pilnował, żeby robota była zrobiona. A, no ja Cię nie będę pilnował, tylko ja będę robił robotę. No widzicie, tak samo jak ja, no. Tak samo robi. Nie ma różnicy. Tylko te same ruchy, tylko trzy razy szybciej. Oj to. Thank you.
Basia, szykuj może te kątowniki, będę sobie zarabiał gipsem po co. Okej. Pogoda się strasznie zepsuła, więc siedzimy na poddaszu i szpachlujemy. I bo parę osób pytało, dlaczego szpachlujemy to szarym. Szpachlujemy szarym dlatego, że szary jest 3 razy tańszy od takiego gipsu do spoinowania. A w przypadku takich na przykład kątowników, tu w zasadzie nic nie pracuje. Znaczy pracuje wszystko dookoła, a ten kątownik ma się trzymać tylko i wyłącznie tej płyty GK. Więc ten szar jest wystarczająco mocny. Tak samo jak mamy takie łączenia na oryginalnym łączeniu. Tam. Tutaj jeszcze to mamy na podwójnej płycie. To też możemy sobie pozwolić, żeby wyszpachlować szarym. Tak samo tutaj na suficie, gdzie wyszpachlowałem. I to robimy szarym. Natomiast tam, gdzie wszystko pracuje, pokażemy wam to, tam gdzie tata szpachluje. O, tam gdzie wszystko pracuje. Tu w łazience to robimy na tych takich taśmach amerykańskich. To jest tak ta zwana taka tooth tape. Ameryka. I tą taśmę zatapia tata tutaj na takim cecholu T40. Czyli tam, gdzie sufit mocno pracuje i płyty będą pracować, gdzie jest ryzyko, że to może mogłoby pęknąć, to dajemy tutaj na takim materiale. Natomiast tu gdzie mamy takie proste tematy jak to, to możemy sobie spokojnie zrobić na szarym, bo tutaj nic takiego się nie dzieje, a ten szary jest wystarczająco mocny, żeby to zrobić. Oczywiście jakbyśmy tego nie mieli aż tak dużo jak tutaj, to byśmy robili wszystko na gipsie do spoinowania, a tutaj w tym wypadku wydaje mi się, że wystarczający jest szary. Oczywiście wszystkie te krawędzie przy suficie, to będziemy już robić na cekolu i na tych taśmach. Z Ameryki. Od ciotki z Ameryki. Tak. Okay. Także pogoda jest brzydka, więc możemy sobie... Nie no, dzisiaj mega pada. Poszpachlować, bo już drugi dzień leje, także... Dobrze, ja będę mieć mniej, bo mi się to nie podoba. Właśnie się nie podoba. Ja wycinam teraz te kątowniczki, szykuję, frezuję. Tu już Norbertowi przygotowałam, Natalka... Ale nie wycięłaś. Ale nie, jeszcze nie wycięłam kątowników, bo mnie wysłałeś na sufit. Dobra, to idziemy na sufit. O zamykanie takich tematów, które gdzieś tam zaczęliśmy i później poszliśmy dalej,
Właśnie skończyłam izolację akustyczną między łazienką a tarki pokojem. No wiadomo, żeby dziewczyna nie musiała być jurorem talentu wokalnego swoich sióstr, jak śpiewają pod prysznicem. Włożyłam tutaj taką zwykłą wełnę, nie z jakimś super lambda, bo takiej już porządnej używaliśmy, wiadomo, do ociepleń. A tutaj jest tylko wełna, na to poszła folia paroizolacyjna i pójdzie płyta. I kolejny krok do przodu. No. A teraz wracam z powrotem na poddasze pomagać Norbertowi. Takie małe podsumowanie tych naszych prac na poddaszu. Więc tak, już tu z Basią zaspoinowaliśmy wszystko, czyli mamy osadzone kątowniki, pozaklejane te wszystkie dziurki, wszystkie te półkątowniki mamy osadzone. I te taśmy, nie? I taśmy takie amerykańskie, no to jest taka, powiedzmy, grubsza taśma fizelinowa, takie skrzyżowanie takiej fizeliny z plastikową taśmą. One dobrze się sprawdzają, działają. Aha, i po co te kątowniczki tutaj wstawiamy w ogóle? Wiecie co, te kątowniczki są po to, ponieważ drewno będzie pracowało zupełnie inaczej, poza tym będzie pracowało. Więc wiadomo, że te krawędzie tutaj dookoła tego nam będą nam pękać. Więc żeby to nie popękało, jeśli byśmy nie dawali kątownika, to mogłoby to popękać na przykład tutaj, byle gdzie by to popękało. Tak jak była wycięta płyta. A my chcemy, żeby ona nam... żeby on pracował tutaj po krawędzi, bo tą krawędź jest po prostu bardzo łatwo obrobić, bo wystarczy tutaj wyciąć nożykiem te krawędź między półkątownikiem a deską i to wtedy nam pracuje tam, gdzie trzeba. Więc tak, tu mamy już wszystko pospoinowane. Tutaj mamy już tak część po kolei też robimy i narożniki i to. Tutaj zacząłem też spoinować sufit. No i jeszcze troszkę nam tutaj zostało, a teraz pokażemy wam dalej, co mamy w łazience. Co mamy w łazience? W łazience mamy tatę. W łazience mamy tatę, tata już zaspoinował wszystko i teraz po prostu robi gładź. Czyli po prostu po spoinowaniu, siatkowaniu, wszystkie krawędzie mamy zrobione tą taśmą amerykańską. No tu tych krawędzi było od groma. I po skończeniu tych krawędzi po prostu gładzimy wszystko. Zejdziemy może, pokażemy wam, co mamy niżej. Tutaj moje rusztowanie. Aha, bo teraz zrobię tutaj to. O, jak my to w ogóle robimy? Ja akurat spoinuję, Basia docina takie kątowniczki na wymiar, potem ja te kątowniczki wyciągam, wklejam gipsu w środek, wkładam kątowniczek z powrotem, zaklejam i tak po kolei każdy jeden element jest zrobiony. Tutaj mamy już przygotowaną konstrukcję pod sufit. A to pokazywałam. To tutaj teściu zrobił. Tu mamy przygotowane już wyciszoną, mamy całą tą ścianę łazienkową i przygotowaną łazienkę do zamknięcia. To też pokazywałam. I następny pokój to jest tutaj ten, który będziemy gładzić. Teraz może pokój Kasi. W pokoju Kasi... Co się zmieni? W pokoju Kasi natomiast już mamy obrysówkę i teraz będziemy tutaj obniżać sufit. Tu będziemy obniżać tak minimalnie. Bo nie, i tak nie jest za wysoko. Bo będzie tak naprawdę to warto zostać 2,50. Tu mamy ten wstępnie przygotowany ten komin gazowy, tam w środku jest drugi. Oczywiście to jest rura wyróżek, ta zewnętrzna to jest chyba 130, w środku jest chyba 75. No on jeszcze to jest do pomocowania, do skończenia. Tutaj też się działa z zabudowami. To jest ta zabudowa tej skrzynki rozdzielczej. Basia tutaj wymyśliła jakiś sposób taki z dekorami, ale to pewnie ona wam powie, jak to wyglądać. A tutaj też między innymi za waszą drogą zrobiliśmy takie przełamanie, no, że nie rysujemy tego na równo. Dokładamy sobie troszkę więcej roboty, ale będzie tutaj jakby jedno przełamanie sufit i drugie przełamanie. Ale może to będzie troszeczkę takie bardziej oddobne, lepiej będzie wizualnie. Ale siąpie, nie? No brzydka jest pogoda okropnie. No. Chodźmy jeszcze, pokażę Basia,
tutaj, co tu tata robi? No, a tu mamy naszą spiżalnię i kotłownię, tu też to obniża sufit. No tu niestety to z tej części jakby w tej dobudówce, która była tam w latach 50. dobudowana, tak troszeczkę jest dziwnie to wszystko zrobione, bo no tu jest bardzo krzywo, ale licujemy się z tym sufitem. Tu jest przygotowane miejsce na piec gazowy. Po zabudowaniu tego pieca gazowego, miejmy nadzieję, w przyszłym tygodniu już będziemy mieli ogrzewanie. Jej. I będzie tam ciepło. Bo w zeszłym roku w zimę to nie było fajnie. Okej. Okay. Pogoda się trochę poprawiła, więc chłopaki poszli na zewnątrz dziać w okopach. Zostałam tutaj sama na placu boju i męczę ten mój sufit. Nie będę chyba specjalistką w tym, chociaż jak tak dalej pójdzie i będę musiała to wszystko jakby przejechać, to no, na pewno będzie mi szło trochę lepiej. Tak czy inaczej, dziękuję Wam serdecznie za to, że oglądaliście. To wszystko, co mam dla Was na dzisiaj. I gorąco liczę na to, że zobaczymy się następnym razem. Jeszcze nie wiem, o czym będzie następny film. Wszystko zobaczę, zweryfikuję życie, co będziemy robić. A gdyby było coś takiego, co Was interesowało, chcielibyście się dowiedzieć, zobaczyć, to śmiało do mnie piszcie. Postaram się spełnić Wasze życzenia, bo już wiem, że na przykład Dead Was niespecjalnie interesuje. Chociaż powiem Wam szczerze, że zwariowany pomysł, no kto kupuje w ogóle spych, hello, nie? Ale to była bardzo dobra decyzja i Norbert chyba rzeczywiście to dosyć dobrze przemyślał, bo mega ułatwił nam teraz pracę przy naszej działce, przy tym, co dziki z nią zrobiły, przy tym, że chcemy ogarnąć tą dolną część działki, no to naprawdę był dobry wybór, tylko żeby przeżył ten dead. Wiadomo, to jest wiekowa maszyna, nie nówka, ale ponoć, wiecie, naprawia się ją młotkiem, więc liczę, że może nie rozpadnie się i zrobimy wszystko, co trzeba. Oczywiście będziemy o nią dbać, bo zamiar jest taki, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze i wszystko skończymy, to będziemy chcieli go sprzedać. Tak czy inaczej, no, nie rozgaduję się bardziej. Żegnam się z Wami jeszcze serdecznie i do zobaczenia. Pa!